Drodzy, dobry wieczór. Witajcie w Toussaint. Niech ta melodia wybrzmi. Niech smak dobrego tusońskiego wina. Niech muzyka z tej pięknej krainy. Niech te widoki i te krajobrazy stanowią dla nas potrzebną rehabilitację po pierwszej części trzeciego sezonu Wiedźmina od Netflixa. Tego życzę dzisiaj mnie, czy też sobie, jak i wam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Smocini, bierny obserwatorze, Odyn is with me, Rogalu Świętomarciński, Marcinie, Pingdiuku, Lachu Anonimie, Jacku, Emblinowski, Kozi, Wróżko Zębuszko, Quite Easy, Wędzancie, Megafuko, Pepeuszko. Witajcie i witaj Czaru. Czy możemy się chociaż chwilę nacieszyć tą muzyką? Przecież to jest piękne. No przecież to jest wspaniałe. Przybyłowicz z ekipą. Dokładnie tak. Przybyłowicz jest autorem muzyki do Wiedźmina. I prycha nam płotka. Coś pięknego. Czy da się jeszcze podciągnąć muzykę? Zobaczmy. No jak się nie da? No da się! Co się nie da? Podciągnijmy. Ach, dzisiaj będzie bez problemów technicznych. Dzisiaj będzie przyjemnie. Dzisiaj będzie grane. Zaczynamy. Krew i wino. A kto to ubił tutaj tego cyklopa? A nie wiadomo. Jedziemy. Jakość jest dobra, prawda? Tylko się upewni, że jakość jest w porządku. Almerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. Ej, naprawdę czuję, jakbym wrócił do domu. Jedź, podka! Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Ja nawet nie chcę gadać, żeby nie psuć klimatu. Dalej. Świetna jakość, taka next-genowa. No to dobrze. Dźwięk też jest ustawiony dobrze, wydaje mi się. Balans dźwięku. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Ślady. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Kamil pyta, czy nie powinniśmy być trochę dalej, karczma była ogarnięta. Jako że mieliśmy problemy techniczne na ostatnim streamie... linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Obiecałem, że zaczniemy zupełnie od początku. Że jakby wczujemy się od zera znowu. Ostrożnie. Akurat jak rzuciłem Quen, to mi wywaliło te tarcze od razu. Kto chciałby zobaczyć parszywca albo przegnilca albo trupojada w Wiedźminie Netflixowym? I would. Zwabił je za to. Szukajmy dalej. Zgnilca. Powiedziałem przegnilca. Przegnilec jest taki bardziej zgniły zgnilec. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Quite easy pisze. Po skończeniu tego dodatku jeszcze... i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Jeszcze długo łaziłem po całym Toussaint Geraltem, aby oczy nacieszyć. Ja pamiętam, że zakończenie jest tak piękne, tak poruszające, że chciałem zostać w tej willi z Geraltem na zawsze. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Dobry wieczór, tak, trollu niekulturalny. Dobry wieczór, Jadwigo. Ja to bym Porońca chciała zobaczyć w serialu. Od razu wylosowały mi się jakieś głupie teksty. Ale się ubrania posyła. Zostały pokrwawione strzępy. Ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. A zatem wiemy, że to był Elon Musk. Weźmy talerz. Nigdy nie wiadomo. Ofiara była zamożna. Od razu pomyślałem, poza Elonem Muskiem, jak ma ten śmieszny człowiek, który jest właścicielem Komarchu, ten irytujący, co zawsze głupie rzeczy mówi. Przypomnijcie mi. Nie wiem, po co podnoszę kijowe buty. No, do góry. Filipiak, o właśnie, Filipiak. Ofiara była zamożna, to mógł być Filipiak. Chustka z monogramem DLC. Jak ja to kocham. Pewnie należała do arystokraty. Filipiak kupił sobie DLC. Zauważyłeś coś ciekawego? Niestety nic. To ja jeszcze poszukam, jak ty nic nie znalazłeś. Czy streamujesz przez PlayStation Premium? Nie. Streamuję z PlayStation, ale nie przez PlayStation Premium. I gdzie się zabrali? Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Czekaj, szybko cena Nimony. Ja się zastanawiam, czy z Julkiem z Brud i z Michałem z Ponarzekajmy o filmach nie spotkać się w przyszły poniedziałek i nie porozmawiać o tym filmie. I to spoilerowo, bo jest znakomite. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały de la Croix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Nimona... Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Jedną z większych niespodzianek tego Geralt, roku. Poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. DLC już. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. W samą porę. Bro, że tobie jest niegorąco w tej zbroi. Jadym. Do gospody. Nie, ale muzyka z krwi i wina Mam wrażenie, że jest jeszcze lepsza niż w podstawce. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani, zapomniałeś. Pięknie pisze. Mam takie wrażenie, że chyba tylko ja czekałem na premierę Nimony, ale jako jedyny jej jeszcze nie widziałem. I pyta North Adamus, co to jest Nimona. To jest nowy film animowany na Netflixie na podstawie komiksu. Jest wspaniały, naprawdę jest wspaniały. A oto kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, pisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raku. Czy mogę powiedzieć coś głupiego? Powiem coś głupiego. Powiem coś głupiego. Powiem coś bardzo głupiego. Niech ta muzyka podkreśla głupoty moją. No ale powiem, bo jednak to jest śmieszne. Ja i mój przyjaciel Marcin Giełzak, którego możecie kojarzyć. Czasem lubimy wziąć słowo i uczynić je głupim. I pamiętam, że kiedyś Marcin zrobił coś, co mi się nie podobało i powiedziałem do niego: ty kurwo liszku. I się długo śmialiśmy. A on się odwrócił i powiedział: ty kurwio czerwiu. I też się śmialiśmy. Koniec. No, kolejność się pokłócili. No, niezła historia. Może od razu weźmy sobie questy z tablicy. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie... Kurwoliszek lepszy, zgadzam się. Kurw czerw nie jest tak śmieszny. Kurw czerw. W sumie. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Dobry ten żart. Nie żartuj więcej. Nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków. No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako że panu de Peyrac-Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Przepraszam, ale chciałem się znowu pobawić zabawę z kurwoliszkiem i zacząć robić to z innymi istotami ze świata Wiedźmina i z Besteriusza, jak na przykład zgnilec, jak poroniec, kurwoniec. Przepraszam, zostawię to wam w komentarzach, dobra? Bo jednak wystawiam sobie pewne świadectwo tym streamem. Także czaty są wasze, kochani. Można bluźnić i tworzyć tak zwane piękne, słowne kontaminacje. Zapraszam. Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac-Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę... Niebo takie czerwone? Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Przepraszam. To jest takie proste, ale to jest tak skuteczne. Kurwołak. Chujwerna. O, wiedziałem, że... Zawsze jak próbuję zrobić jakiś stream, który jest godny i rozumu wart, to... Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Kurwa, baba. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rosela. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Kto to był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Popłakałem się. Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Roselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Czy tylko ja na tym streamie nie zwracam uwagi na to, co jest mówione, tylko czekam, aż się skończy dialog, żeby wejść do bestiariusza, i zobaczyć, ile jeszcze potencjału tam jest do wykorzystania. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacu. Pepeuszko! Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Troll! Bywajcie. I powodzenia. Czekajcie moment. Tralalalalala. Łysy skurwoniec już mnie zrobił dobrze, ale... Poczekajcie, bo się popłakałem, nic nie widzę. Jeszcze się spociłem. Wiedźmin 3 kurwy goni. Bawcie się, śpiewajcie, tylko się nie posrajcie. To do nas. Nie minęło nawet 10 minut, a Filip już płacze. No troszkę tak jest. Dobra, kochani, wchodzimy do bestiariusza. A nie, nie tędy. I patrzymy, co jeszcze można, prawda, w kurwiariuszu zrobić. Dzika kurwa z Beauclair. Przepraszam. Wszystko się zaczęło od niego. Kurwigo z nad studni. Kurwer Odin. O. Kurwogon to już było. Erynia. Kurwinia. Harpia. Kurwa. Kurwa przez H. Ja wam to napiszę. Proszę bardzo. O. Mamy piękne. Oj, popłakałem się znowu. Opinikus. Salma. Jakby Salma... Nie musicie niczego dodawać. Jakby... Chyba, że sukub byśmy co najwyżej. Nie chcę... Nie, jakby to... Nie. To ma za duży potencjał. Jakby... It's in the name, tak? Suk-kub. Wystarczy. Syrena. Suk-kur... Patrzmy dalej. Endriaga. Harisi. Jadowity krabopająk. Barciowe widziadło. Dżin, gargulec. Kurwulec. Ale to już chyba się pojawiło. Nie zrobię tego. Co to ma być? Kurwa lodu, kurwa ognia, kurwa ziemi. Głowa mnie teraz boli. Proste, a działa, nie? Proste, a działa. Kurewicz Ropuch. Mamy to. Człowiek kurwa. Nie, no przestań, Filip. O mój Boże, kiedyś Rysław weźmie na przykład na ten stream. Człowiek naprawdę bogatego słowa i wysokiej kultury osobistej. I spojrzy, powie nie. Jakby nie. Są jakieś granice. No to jeszcze chwila. Popatrzmy. Kurwiarz robu, tak. Kurwiątko. No nie, to... Ale, no, ale to już chyba ktoś rzucił, mi się wydaje. Kurwiątko. Kurwik też już było. Kurwler. Nie, jego zostawmy. Z niego sobie żartów nie robimy, dobra? Tak jakby taki mały deal. Z niego sobie żartów nie robimy. Sinwan, wiedźmy. Jakby też, jakby nie da się, no. Kurwnik napisał Smoczini, powodzenia, na pewno zaśniesz dzisiaj. Na pewno klucznik do ciebie nie przyjdzie. Kurwa, cmentarna. Nie wiem, czy to już było, to połączenie tych słów. O... Parszywiec. Oh. Zgnilec. Żalnica. Biała dama. Nie, jej nie skrzywdzimy. Jej nie skrzywdzimy. Czerwony mur. Him. Koszmar. Iris von Everett. Nie. Nie. Leśnica. Licho ze studni. To już było. Studni. Południca. Północnica. Upiór. Upiór z obrazów. O, wampiry mam jeszcze, poczekajcie, bo mam jeszcze wampiry. A czemu? Czemu ich nie... O. Ekima, Gael, kurwa Kan i wampir wyższy. Sami sobie to powiedzcie. O. Ignis Fallus. O, to mi się podoba. Ignis Fallus. Pokurnica. Karakan. Alciul. Alciul jest dobre. O. To co? Gramy? Gramy. O. Nie wiem. Napiszcie, co was najbardziej rozbawiło, bo ja nie mam pewności. O rany. Zaparowały mi okulary. Miejsce, w którym możesz rozpocząć nowe zadanie z Kriwina, oznaczono ikoną wykrzyknik. Idziemy, robimy progres. Podobno o kolejne Kurwoliszek wciąż najlepszy? No dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję. Wszystko jest w porządku. Wy piękne czerwie. No bo Kurwoliszek to jest po prostu... To tam jest, tak? To tam po prostu... Czemu ja nie jadę na płoce, tylko biegam? Może dlatego, że mi się tak tutaj podoba. Co wyście robili przez te 20 minut, pyta Maja. Proszę, przewiń sobie czat i zobaczysz. Ten... No sorry, ale ta muzyka... Trzeba ją podkręcić. Trzeba. Zaraz ze śmiechu przejdziemy do płaczu. A potem płaczu ze śmiechu. Witaj, Morty. Taka zabawa i nowy rekord oglądalności na kanale. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o społeczności. Ja bym dodał, czy to dobrze świadczy o twórcy. Społeczność to społeczność. Muszę się pośpieszyć. Tylko pokazała, że potrafi zagrać właściwe dźwięki, ale tonację narzucił twórca. Bez życia. Winnica Corvo Bianco. Co się dzieje? Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Jaki też potwór zabił strażników? Gardło rozerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Zabity jednym uderzeniem. To musi być czerw. Ja stawiam na czerwia. Jest w piwnicy. Napastnik z łatwością wywrócił wóz. Muł rzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Masakry dokonał wampir, ale nie Kimba ani Fleder. To musiała być Bruksa. Ślady małych bosych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. To może pingwin? Rzucony o ścianę Happy Feet. Tu pod małych stóp. Tu pod małych stópek? To mogły być pingwiny. Z Madagaskaru. Posłużył do wyłamania kraty. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Nie szkaluj czerwia, bo mi się kojarzy z czerwiem fantastycznym, czyli Dominiką. Rediaga napisała za późno. Może zapisz najpierw. Ups. To ciebie widziałem w gospodzie. Zaraz mi zbanuje streama. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. No autentycznie, zaraz mi zablokuje znowu streama. Muszę to pomijać, no przepraszam bardzo. Nie musimy walczyć. Już tak się raz stało, dostałem ostrzeżenie, że kanał zostanie usunięty. Ponieważ pornografia. Nie żartuję. Shani na bez schematu prawie zamknęła kanał. Nie mogę pozwolić. Dobrze, to nie pozwalaj. Wow, okej. Zobaczmy, co mamy w miksturach. Muza. A, nie, ten eliksir. Skończyła się zabawa. Pełne skupienie. Zatrucie eliksirami. Trzeba się przeczyścić. Ładne cięcie na koniec. Ona jeszcze żyje? Nie. O! Wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruksa robiła przy stole? Czy jest coś na Sky Showtime wartego obejrzenia? Mam darmowe 7 dni do wykorzystania. 1905 z Harrisonem Fordem i Helen Mirren. Wspaniałe. Nie mówiąc o Top Gun Maverick. Czy możesz ściszyć trochę efekty? Tak. Już ściszam. Mogę całość troszeczkę przyciszyć, ale efekty zjadę do 90. Albo 85. Odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Mieszek. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą. CSI Beauclair pisze quite easy. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury. Ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruksa. Ja będę udawał, że nie wiem, o co chodzi. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy... Nie Kajetanie. Ale będę udawał, że tak. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła? I wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. KMPD, Kermoren Police Department, kryminalne zagadki Toussaint. Napisał troll niekulturalny. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruksa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? I co robiła tutaj ta dłoń? Co ma znaczyć? Mieszek wciśnięty w gardło. I dlaczego ciało zostało porąbane? Fuck the rich! Dużo pytań. Mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Mortil napisał, Filip gra, by zapomnieć. Trochę tak jest. Gram, żeby zapomnieć o Netflixowym Wiedźminie. Zresztą chyba nie tylko ja. Ręka do góry, kto również tutaj jest, żeby zapomnieć o Netflixowym Wiedźminie. I żeby na wierzch wyszły te wspomnienia, które są tak dobre jak kanapka z kurczakiem. Bądź też spalona słodka bułka. Jest najlepsza. No, właśnie. Czemu ja miałem w ekwipunku spaloną słodką bułkę i gdzie ja ją znalazłem? I dlaczego jest spalona? I co tam robiła ta dłoń? I co tu jeszcze jest? Wino, zapewne. Rozumiem, że jakość nawet podczas walki była w porządku, tak? Jeżeli chodzi o obraz i nie ma się co bać, że nie jest tak, jak powinno być. Widzicie to miejsce? Widzicie to wszystko? To kiedyś będzie kurwa moje. Mówię wam. To będzie moje. Ja tu będę miał swoją gildię asasynów. You lost your sweet roll. Słodki turlaj. Sweet roll. Słodki turlaj. Potka! Jedziemy do sąsiada. No ja chciałem tylko zauważyć, że Assassin's Creed Brotherhood... Ręka do góry, kto z was grał w Assassin's Creed Brotherhood? Które było dla mnie jeszcze lepsze niż Assassin's Creed 2. I akcja działa się wyłącznie w Rzymie. Tam mapa to był ogromny Rzym. Okresu Borgiów. Czy w czasie Borgiów. Dobra, nie zajedziemy tu Płatka, ja pójdę na piechtę. Cesario Borgia między innymi i Rodrigo Borgia, papież. I tam właśnie mieliśmy swoją siedzibę. Mieliśmy swoją willę chyba. Boski był ten Rzym. Zgadzam się, co do Assassin's Creed Brotherhood, mówi Cheyenne. No tam mieliśmy swoją willę, prawda? Tak mi się wydaje. Znaczy nie, willa była już w dwójce, ale wydaje mi się, że coś mieliśmy w Assassin's Creed Brotherhood, bo tam na początku zostaje zniszczona willa Auditore da Firenze, ale mieliśmy swój Brotherhood. To zjedzmy jeszcze coś, albo wypijmy. Dla kurażu. Pilznera. Była główna komórka asasynów, okej. Toussaint, mówi Kajetan, wygląda jak jakaś kraina z jakiejś baśni. Szczególnie po pijaku. Z pomocą przyjaciół Guillaume pokonał Goliata i w Brotherhood uciekamy z niej. To prawda, bo ostrzeliwuję ją z armat, ale jakaś tam siedziba była, może to... A, już wiem! W kanałach. Nie kanałach, tylko... A właśnie, jak to się nazywa? Kanały, to było w kanałach. W podziemiach była siedziba asasynów. W podziemiach Rzymu. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, mówi Mikołaj Borel. Dobry wieczór. Katakumby. Okej. Może katakumby, faktycznie. A jak się nazywa duży zbiornik wodny, który jest pod miastem? Ma to jakąś ładną nazwę. I Rzymianie właśnie go stworzyli. Tego typu konstrukcje. Cysterna, o! Cysterna, tak. Ale siedziba nie jest w cysternie. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Rydigierze i Smoku? Ta opowieść musi przepraszam, ale młody... A co z opowieścią o Smoku, a młody? O, kurwa właśnie, co z opowieścią o Smoku? Żyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walczy to jest cysterna. Do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Tylko jeśli walczysz z kurwoliszkiem. Odniosę się do tego, co napisał Kamil. Trójka asasyna też była dobra. Nie. Nie była. Zanudziła mnie na śmierć. A kocham trylogię Ezio Auditore. Dopiero Black Flag przywróciło godność tej serii. Tak. Cnota zawsze zwycięża. Ale przecież Czarny Rycerz jest łotrem, a zwycięża. I rakarz z Castel Dacia. Ważny jest też triumf moralny. Tam. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Assassin's Creed 3 miał najnudniejszy wstęp, jaki widziałem w jakiejkolwiek grze. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Assassin's Creed 3 miał świetne mechaniki, świetne pomysły i nie potrafił z nimi zrobić użytku. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z Sharleyem? Włupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. powinniście dręczyć Sharleya. Ogłupiony dzwonkami stanie się pośmiercą. Zabijesz potwora? Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Słuchajcie. Chcecie upokorzyć jednego z nich. Ucieszę gawiedzi. I tego mi brakuje w każdym z 3 sezonów Netflixowego Wiedźmina. Tego, co właśnie powiedział Geralt. Tego mi brakuje. Tej niejednoznaczności. Tego zniuansowania. Tego poczucia, że jedynym kompasem moralnym jest człowiek, który jest uważany przez innych za potwora. Ktokolwiek będzie walczył z Sharleyem, ta walka nie przyniesie mu rycerskiej chwały. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Zrobię kiedyś live'a na bez schematu, bo zaczynam trochę myśleć o eksperymentalnych formatach na bez schematu, jako że już nie ma tam streamów z gier. I myślę, żeby zrobić streama poświęconego serii Assassin's Creed. Żebyśmy przeszli przez wszystkie części i sobie po prostu o nich wspólnie podyskutowali. Wszystkie za i przeciw. A nawet zrobili z tego ranking swego rodzaju. To taka myśl, którą rzucam. Chodźmy. List. Ja nigdy nie ukończyłem Assassin's Creed'a 1. To był prototyp. To nie była gra. To był jak Wiedźmin bez spodni. Dedykuję moje zwycięstwo nadobnej pannie Vivienne. To było zabawne, jakbym jeszcze przeszedł wszystkie asasyny. No bez życia, też tam było bez życia. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Dajesz, Guillaume. Dajesz. Guillaume czy Guillaume? Czarno to widzę. It's witching time! No ten nie za bardzo chętnie. O, no dobra. Geralt, no wiesz tam, wiesz. No. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. No to ten widzę. Byłem cicho! No kurwa, jestem cicho, nic nie mówię. Wiedźmin przeskoczył zaporę i rusza wnet na potworę. Jak iskra w popielniku, kiedy jutrzenka tnieje, tak gaśnie się Wiedźmina, a my tracimy. Za tu są! No co mi daje to, że jestem cicho, no? Nie dajcie patrzeć. Dupa! Bo nic już podczas tej walki na lewo. Batone są los potwora na salach bogów surowych. Shut the fuck up! Wiedźmin wnet skończył on. Jedzie po mnie jak walec. Już mi się eliksiry skończyły, bo nie odpocząłem. Nie dam rady. Filip, musisz go ripostować, więcej kul używać. Pokonałem Bruksę, a nie pokonałem pancernika. Kurlej. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Ach, jada rycerzoni! Ale mu sprzedałem! Wyciągnął, żeby rozdarł, obalił szybko. Lecz Wiedźmin przeskoczył zaporę i rusza wnet na potworę. Kurde! Jak iskra w popierniku, kiedy jutrzenka tnieje, tak gaśnie życie Wiedźmina, a my tracimy nadzieję. Zważone są losy potwora na szalach bogów surowych. Z Harleja życie ucieka, Wiedźmin wnet skończył go. Ale wykończyłem to w dobrym stylu. Musicie mi to oddać. A, już myślałem, że jeszcze będzie. Mistrz Cechu Wiedźmińskiego, witam Karolinę. Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie. Chodzi o mnie. Kiwik pisze, Mistrzu Filip Geralcie, honorowo zaczekał, aż potwór wstanie i dopiero uderzył. Dokończ dzieła! Nie. Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt litościwy! Zajmijcie się bestią! Are you not entertained? Chciałem być entertained, ale... wyszła dupa. Chciałem zrobić Rosela koło. A już ta. Guillaume? Mało brakło. Chłopak byłby martwy. Nic. Dobry wieczór, Andy. Nie jest. Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Jak powiedział Maximus, czy wy nie zabawieni? Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivienne. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Guillaume tam zdycha. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem. Raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. biedny Guillaume tam leży, obsrany w zbroi, ale robi to dobrą minę do złej gry. O, dobrze jest, miła pani. Wasza miłość, Sharley jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. Guillaume zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Sharley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damien, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Chciałbym, żebyśmy grali w Dark Souls baronem Krzysztofem, który będzie bojowym magiem. To będzie baron zaściankowy. Czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, nasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Przepraszam, chciałem zareagować na to, co napisała Megafuka. Przestańmy grać Krzysztofem, bo w końcu przegramy. A zatem, trzymając się etykiety dworskiej, składam wam moje rycerskie ślubowanie, moje słowo, że zagramy w Dark Souls Rysławem. Będziemy grali postacią, która będzie Rysławem. I będzie to mag bojowy. It is sad. W sensie, to zostało powiedziane, a nie to jest smutne. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Wasza miłość, Wiedźminie. Witaj. Łysy z Beauclair. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruksa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. To jest łysy skurwio Bianco. Oglądałem ciało ostatniej ofiary. I znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien, dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, że Wiedźmini zwyczajowo żądają... tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Czekajcie, ja próbuję to przeprocesować. Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Co to kurwa jakieś dziwne prawo niespodzianki? To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Prawo jajka niespodzianki. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. To lepsze niż Kinder Bueno. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. Prawo Kindera. Piękny gest, wasza miłość. Zły czarownik. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Życie jest jak jajko niespodzianka. Nigdy nie wiesz, czy w środku będzie zabawka. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądnie. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona du Lac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon du Lac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon du Lac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Du Lac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Krespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Krespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości. Ja już widzę pewien wzorzec. Jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol Straży Miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Widzę, że Damien jest w takiej pozycji, że dużo miga. Pazurami. Są jakieś... Zginął gwałtowną śmiercią. Artefakty wizualne. Ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Toxk Ace, dziękuję, że nas dołączyłeś, bo nie widziałem cię jeszcze wcześniej na live'ach, a przynajmniej twojego niku. Napisałeś, nadrobiłem wczoraj ten 8-godzinny live z Diablo, gdzie dywagowałeś o cenach gier. Dziękuję za umilenie czasu. To właściwie ja dziękuję wszystkim, którzy wówczas na tym, uważam, legendarnym streamie zdecydowali się podzielić swoją perspektywą osób, które są studentami, które mieszkają w innych miastach, które płacą kwoty, o których nie miałem pojęcia, czy może nawet nie mieściły się w mojej wyobraźni, żeby utrzymać się w kilkuosobowym mieszkaniu, które jest wynajmowane i to są ceny 1000-1500 zł, ja myślałem, że z 500 zł. wynajmów w dużych miastach i które naprawdę mają do dyspozycji taki budżet domowy jako studenci, że mogą sobie pozwolić na jedną grę na 3 miesiące. Niech to wybrzmi, jedną grę na 3 miesiące. I dlatego też na przykład oglądają streamy, żeby doświadczyć tej gry, bo nie mogą w nią zagrać. Także ten stream to nie była, czy ten temat to nie była w żaden sposób moja zasługa. To była wyłącznie zasługa osób, które unaoczniły swoimi historiami, jak wygląda sytuacja osoby na przykład z mniejszej miejscowości, ale nawet nie tylko z mniejszej miejscowości, która ma do dyspozycji od 500 do 1500 zł na życie, tak? Czy po odjęciu kosztów najmu 500-1500 zł do tego, żeby wyżyć od pierwszego do pierwszego. Nie zawsze mając poza tym wsparcie rodziców. Także to był ważny live, uważam, i to był ważny temat. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zostanie podjęty, ale jakby ukłony nie w moją stronę, tylko tych osób, które no, przybliżyły nam ten problem. Czyli 2 pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o 3. zabitym. Pan de la Croix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest 6. rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet de la liczykrupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów. Liczy kurwą. I różnych prowincji cesarstwa. De la Croix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Lubię w Krwi i Winie inspirację filmem 7. Bardzo. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Wszyscy wiemy, że chodzi o Kevina Spacey. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do Kroćset. Oni byli rycerzami Toussaint. Ja jeszcze obnażę wasz honor. Właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność 5 cnotom. Ten główny nawet wątek jest wprost inspirowany Seven Davida Finchera. Honorowi, mądrości, zobaczcie, hojności, waleczności 5 cnot, współczuciu. 7 grzechów głównych. Ponadto Nowy Jork, czy miasto bez nazwy, które jest w 7, jest przedstawione jako miasto zepsucia. Tutaj oczywiście jest trochę inaczej, bo tutaj mamy pozór, czy grę pozorów, iluzję, miraż tego, że mamy niezwykle cnotliwą krainę, cnotliwe królestwo. Ale morderca obnaża hipokryzję i cyniczność ludzi. I podobnie było w przypadku Johna Doe, który chciał pokazać, że grzech nie jest sporadyczny, że grzech jest na każdym kroku w tym mieście, a to miasto jest zepsute. To jest Sodoma i Gomora, która powinna zostać spalona gniewem boskim. I czuję się, jakbym mógł w ogóle przystąpić do Konfederacji, jak to mówię. I to wprost ma swoje odbicie w Krwi i Winie. Witam Balmora House, witam cię, Adamie. Oczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru pręgierz, zamiast mądrości śmieszność, zamiast hojności mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo 4. cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac-Peyran? Przecież Milton znał de la Croix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Jest tak dobrze skondensowana ta intryga. Krespi, de la Croix, du Lac, lepiej niż w podstawce. Wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tempo, rewelacje. Idzie się po tym głównym wątku jak po nitce. To jest coś wspaniałego. Swoją drogą, czy ja jestem jedyną osobą tutaj, która uważa 7 za film doskonały? To znaczy taki, który nie ma wad? Bo podnoszę rękę, tak, ja jestem tą osobą, która uważa 7 za film doskonały. Absolutnie pod kątem wizualnym, aktorskim Morgan Freeman i Brad Pitt i nawet Gwyneth Paltrow, już nie mówię o Kevinie Spacey. Intryga, klimat, zabiegi wizualne, czołówka. Czołówka, która przeszła do historii. Czołówka, która sprawia, że Michał Leszczyk, jak opowiadał o tym na Spoilermaster, powiedział, że on był straumatyzowany tą czołówką. On nie mógł przestać o niej śnić. Jest taka w ogóle legenda w branży filmowej, że ludzie, którzy robili czołówkę do 7, potem się to studio rozpadło, bo to było studio zewnętrzne, które Fincher wynajął. I ludzie, którzy robili czołówkę, to wam się bardzo spodoba, ludzie, którzy robili czołówkę do 7, po tym jak rozbili się na 10 czy 15 innych studiów, to robili dokładnie to, co robią twórcy gier w Polsce, którzy pracowali nad pierwszym Wiedźminem. A jest ich bardzo wielu. Mówią, pracowałem nad pierwszym Wiedźminem, tamci zawsze mówili, pracowałem nad czołówką do 7. Wszyscy, którzy brali w tym udział, no bo to było tak przełomowe, to było tak niezwykłe. Aż, kurde, puściłbym nam teraz. W sumie nie zablokuje nam, może potem puszczę. No bo co może zablokować? Już cycki były, więc i dupa też, więc... Natomiast ta czołówka z remixem Closer Nine Inch Nails, bo tam jest Closer, jednego z moich kochanych zespołów, i ta cała chora procedura, którą widzimy, wchodzimy w głąb umysłu mordercy. My widzimy świat z jego perspektywy, jego metodyczność, jego zapisy, piłowanie sobie opuszków palców, żeby nie mieć linii papilarnych, które, czy przynajmniej żeby nie zostawiać linii papilarnych. Używanie odrobiny kwasu, żeby sobie je wypalić. Ta czołówka jest jedną z najważniejszych rzeczy w tym filmie, obok utworu Heart's Filthy Lesson Davida Bowie, która jest na końcu, i zauważam też, że napisy końcowe, kiedy lecą w 7, lecą w drugą stronę, czyli lecą bodajże od góry do dołu. I pierwszym nazwiskiem, który znajdziecie na napisach końcowych, jest Kevin Spacey, którego w ogóle nie było wzmiankowanego w kampanii marketingowej. Dlatego też jest na pierwszym miejscu w napisach końcowych. Dzieło. Aha, jeszcze przepraszam, jedna rzecz. O tym Michał Oleszczyk mówi Spoilermaster. To było w ogóle novum, w jaki sposób jeszcze w czasach analogowych, bo to nie były czasy cyfrowe, ten film był wywoływany, że tak powiem, czyli ta taśma filmowa. Nie pamiętam, jak się nazywa ten proces, ale chyba nie był przeprowadzony proces wytrącania srebra. Tak to się bodajże nazywa. I to sprawiało, że film był ciemniejszy niż powinien być i kontrasty były stłumione i on był dlatego taki brudny, taki niedoskonały. To chodzi tak naprawdę o oświetlenie tego, co widzimy. I może ktoś z was mi pomoże i tutaj mnie wesprze swoją wiedzą, ale to było coś związanego właśnie z procesem wytrącania srebra, czyli w jaki sposób traktujesz potem tę taśmę filmową, którą masz w sposób analogowy, pomijając pewien krok, chyba właśnie tego wytrącania srebra w procesie postprodukcyjnym. Zły Czarownik pisze, choć ja nie jestem aż takim fanem tego filmu, to dziękuję mu, bo gdyby nie soundtrack, to bym nie poznał Davida Bowiego i płyty Outside, która jest świetną płytą. I to z procesem wytrącania srebra to jest dokładnie to. Tak, no ja siadam jeszcze, przepraszam za ten off-top, ale wiem, że czasem przechodzicie dla off-topów, a ja uwielbiam się odpalać. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem 7. I pamiętam, że po prostu nocowałem u taty, moi rodzice już byli rozwiedzeni i 7 wyszło bodajże w 90... albo 5, albo 7 roku, nie mam pewności. Chyba 96 albo 97 jednak. I jakoś koło 97 czy właśnie 8 siedziałem z tatą i ten film leciał w nocy, jakoś o 1 w nocy. I wiecie... Ten film ma niebywały klimat, ale już na początku Oni znajdują tego pierwszą ofiarę Johna Doe. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, czyli tego niezwykle otyłego człowieka, 95, czyli dobrze powiedziałem na początku, niezwykle otyłego człowieka, którego John Doe zmuszał do jedzenia i on leży we własnych wymiocinach z kubłem pod spodem, pod sobą, i pamiętam tę fantastyczną scenę, jak Brad Pitt się pochyla i ma odruch wymiotny, a Morgan Freeman tak na niego patrzy z niechęcią, bo Morgan Freeman jest tym doświadczonym detektywem, jest Mills i Somerset. I Mills bodajże to był chyba właśnie Morgan Freeman, a Somerset to był młody Brad Pitt. W ogóle dynamika między tymi bohaterami jest cudowna. I pamiętam, że taki moment, kiedy już naprawdę wiedziałem, że nie zasnę, i mój tata mówił, wiesz co, odwróć się, albo ja ci będę mówił kiedyś odwracać. To był moment, jak znajdują narkomana. I to jest lenistwo. I tego narkomana zagrał niezwykle chudy aktor. Znaczy, on był bardzo wychudzony. Ale w pewnym momencie tam jest podstawiona lalka, marionetka zamiast niego, mechanizm. No i oni przychodzą do tego mieszkania, gdzie widzą, tak, lenistwo było mocne, mówi asasyniarz, gdzie oni widzą po prostu tego wychudzonego człowieka martwego. I tam wbiega oddział SWAT. Jeden z policjantów z oddziału SWAT nachyla się i podnosi się ten trup. I tamten jest przerażony, zaczyna krzyczeć, co to kurwa jest, co to żyje, to żyje. On nawet się nie zwraca do niego przez per człowiek, tylko to żyje. To żyje. Bo tak nieludzki jest ta ofiara. I pamiętam, to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, kolosalne. Oni potem, jest taki zabieg Fincher robi, że oni potem zabierają go do szpitala i on jest w specjalnej, osobnej komorze w szpitalu, do której nie ma wstępu nikt, bo samo wpuszczanie powietrza, jakakolwiek kontaminacja powietrza może go zabić, on jest tak słaby. I widzimy go przez kotarę przezroczystą, która rozmywa obraz, i my tylko widzimy oczami wyobraźni znajdującego się tam tego narkomana, i to jest przerażające. To jest niezwykły efekt, to jest niebywałe, jak bawił się naszą wyobraźnią Fincher. Fincher zresztą miał dwóch największych mistrzów, Kubricka i tego, do którego jest najczęściej porównywany, czyli Hitchcocka, więc podobnie jak Hitchcock potrafił bawić się naszą wyobraźnią, bo wiele osób, które obejrzało 7 było bardzo kontrowersyjne ze względu na przemoc i ludzie mówili o tych strasznych rzeczach, jak na przykład odcięta głowa Gwyneth Paltrow. Nigdy jej nie zobaczyli. To Fincher tak nakręcił film, że oni myśleli, że to widzą, ale oni tego nie widzieli. Ja byłem jednym z tych ludzi. Natomiast moment faktycznie, w którym mój tata powiedział, nie, musisz się odwrócić. I ja już leżałem sobie na łóżku i tak się odwróciłem, ale zerkałem, cały czas patrzyłem, cały czas odwracałem głowę i zerkałem cały czas, bo nie mogłem, wiecie, i dźwięk, jak słyszycie rozmowę, to jeszcze bardziej pobudza waszą wyobraźnię. No i to jest ten moment, kiedy znajdują faceta, który musiał coś zrobić prostytutce. I musiał to zrobić, przepraszam, dotknę, bo się coś rozjechał kolor. I John Doe dał mu specjalny strap-on, który był kolczasty, który ją po prostu zniszczył od wewnątrz. Dosłownie. Nie w przenośni. I my tego nie widzimy. My nie wiemy, co się stało. Tak, pycha. Ale widzimy tego człowieka, który siedzi tam na miejscu, okryty kocem. Nie, jeszcze zanim on jest okryty kocem, to on jest unieruchomiony i on płacze i wrzeszczy, mówi, zdejmijcie to ze mnie, zdejmijcie to ze mnie, zdejmijcie to ze mnie, błagam, zdejmijcie to ze mnie. Ale my tego nie widzimy. I potem widzimy go w pokoju przesłuchań. I on siedzi nakryty kocem. I on ryczy i płacze i on mówi, i kazał mi pieprzyć. Kazał mi, kurwa, to zrobić. To mnie złamało. To było przerażające. I tata zabronił mi oglądać dalej. Ja nigdy nie widziałem, znaczy nigdy, wówczas nie widziałem zakończenia tego filmu. I tego, co jest najlepsze. Kiedy przychodzi w końcu John Doe na komisariat, na posterunek i mówi, officers, czy detectives? Cały zakrwawiony i klęka. I oni przybiegają, rzucają go na ziemię. a to jest początek jego masterpiece. Ta muzyka zrobiła robotę. Kocham 7. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. Nie przechodzę pierwszy raz. To kluczowy trop, ale udaję, że tak. Do rozwiązania zagadki bestii. A też zwróćcie uwagę, jak bardzo The Batman Matta Reevesa, który jest dla mnie najlepszym jednym z najlepszych filmów zeszłego roku, jak bardzo nawiązuje do 7, jak bardzo Riddler nawiązuje do Johna Doe. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Ale Fifon, on ma rację. To był taki off-top, że zapadła noc w Wiedźminie. Masz przeszukać ogrody, tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. Jacku, myślę, że od przyszłego tygodnia. I na razie wprowadzę... Za mną. Na razie wprowadzę ikony i emoty z bez schematu. Ale to się zmieni potem. Nie pod moim pałacem! Konie! Sprowadźcie nam konie! Nie, The Batman jest wspaniały. Nie zgadzam się, że... Proszę, jaka Ciri. Co to był za... Co ty, Geralt, zrobiłeś? Co ty, Geralt, zrobiłeś? Co to było? Panie Geralcie. No, Henry Cavill by tak nie zrobił. Obczajka, no taką ciężką obczajkę zrobił. Jeszcze zagwizdał, nie? Uff, niezła, o! Bo się wam pokazuje, że nie umiem gwizdać, zaświecę palce i... Oddawaj! O, bo ich gwizd to był... Także... Szybciej, Geralt! Nie mogę tak szybko, bo mi się eliksiry skończyły. Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle. To... A Geralt, a czemu ty jedziesz za nią, a nie przed nią? Ha? Powiedz! Staraj się nie zgubić! Srał pies! Ale tu pięknie. Bogowie! Bogowie! Geralt, jak ty pędzisz? Czemu ty tak pędzisz do niej? Ale wiecie co? To byłoby ładniejsze, gdyby był dzień. Ale że gadałem tak dużo, to zapadła noc. Więc to już nie robi takiego wrażenia. Jezu, jak ja kocham konstrukcję tego zamku. Czy tego miasta, no. Beauclair. Stolicy. O, już się zmęczył. No i co? Zaraz zarobię. Pośpieszmy się. No właśnie. Musimy zejść niżej. Tam, gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają rogu jednorożca, złotej rybki i jaj. Ale wiesz co? Daj mi pomedytować, dobra? O, czekajcie. Dzień zrobimy. Niech ona sobie gada. A my zrobimy dzień. Czary kurwa mary. Nie mamy innego wyjścia, ale czas nagli, więc złamiemy reguły. O Jezus. Henrietto, prowadź. A czy potwory mają mamę? Miłego, Tomeks. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. W ogóle bardzo gorąco zapraszam was też jutro na... Dobra, zaraz powiem. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jajo Feniksa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? Zębami. No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, tak samo jak złotą rybkę. Coś wymyślisz, żeby go zbawić. Biega o tam, spójrz. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Lubię te dworskie gry i zabawy. To jest fajne, że inni się bawią. Myślałem, że podskoczę. Ja chciałem powiedzieć, zapraszam was gorąco jutro także na stream z Final Fantasy XVI. Jutro i w czwartek. Bo nawet jeżeli nie jesteście w temacie, to pozostałe osoby, które tu są i bywają na streamach z Final Fantasy, zaręczą wam, że one są tak spektakularne i widowiskowe, że po prostu warto być, żeby je oglądać. Nawet nie dla prowadzącego. Tym bardziej, że chciałbym wam jutro zaprezentować coś niezwykłego. Powstały okładki do eseju Bloodborne i będziecie pierwszymi, którzy je zobaczą. Dzisiaj zrobiłem z Dominiką. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. To jest problem każdej siostry. Przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale... A co to za nowy kanał, pisze Highbrow? Growy. Kto to jest? Streamowy. Fajne, że jednorożec jeszcze wróci w tej grze. To nie płotka! Użyj wiedźmińskich zmysłów, żeby znaleźć piknikowe, Jezu, jak ja kocham to słowo, wiktuały, które zwabią jednorożca. Jabłko powinno mu smakować. Jak się w tej grze otwierało ten... No, już to zrobiłem. Zapomniałem, jak się otwierało koło. Jak się otwierało koło? O. Dobrze, dobrze klikałem, po prostu się nie pojawiło. Hamlet pisze. Siema. Oglądałem odcinek z mistycyzmem popkulturalnym i wspominaliście o Chomskim, że coś z nim nie tak się zadziało. O co chodzi? No facet się odkleił, jeżeli chodzi o na przykład takie sprawy jak inwazja Rosji na Ukrainę. Gdzie on i kilka osób niestety po prostu się skompromitowało. Oliver Stone jest taką osobą. Miała wrażliwość lewicową, no a niestety no, zrobiły się rzeczy brzydkie z nimi. Jabłuszko. O. Richard Waters także, dokładnie. Roger Waters również się odkleił jak... Ale to był zawsze taki stary pierdziuch, egotyczny, zarozumiały, kurwa, jeździł w pojedynkę i grał The Wall. Tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Nie cierpię go. Pomimo jego wkładów w muzykę i oczywiście Pink Floyd. Dla mnie z Sidem Barrettem Pink Floyd był najlepszy. To jest w ogóle bardzo smutna historia. Polecam wam naprawdę poczytać o historii Sida Barretta, którego zniszczyła choroba psychiczna i który nawet nie do końca wiadomo, na co on cierpiał, czy cierpi, złota rybka jeszcze żyje. Powinna być dobrze widoczna pod wodą. Ale tu pięknie. Ja coś muszę powyrzucać z ekwipunku, bo ja mam za dużo rzeczy. I to są naprawdę takie rzeczy, których totalnie nie potrzebuję. Kurwa, wyrzuciłem swój miecz! Czemu? Jak to się stało? Wyrzuciłem Iris! O, jakie to było żenujące. O, nie jedna osoba keknie w tym momencie, no ale trudno. Tak to już jest na streamach bez schematu. Przepraszam, bez życia. Czemu ja tego gówna tyle mam? Co to jest? Kadzielnica. Nie chcę kadzielnicy. Nie potrzebuję kadzielnicy. Może się w coś potem przekuje. To. Chłopie, my żyjemy w Polsce, a ty polecasz nam lektury o chorobach psychicznych? Nie dość nam codzienności? Dokończ dzienniczek dygrysywny, proszę cię, bo ja chcę zmontować to wszystko dla Michała. Ale to będzie jakby to będzie wspaniałe. Co się stanie? Widzicie ten obrazek? Poczekajcie. Zobaczcie. Popatrzcie uważnie. Wiecie, że dygrysywny montuje teraz Bloodborne'a, nie? To teraz popatrzcie. Ja to jestem Geralt. Stream i wy to jest ten Grajek. Zgadnijcie, kim jest dygresywny. Podpowiem. Nakieruję kamerę może bardziej. Dygresywny be like. Dygresywny, jak tam montaż? Dygresywny be like. Nie, dreszcz przeszedł. No. Ścigamy się? Nie. Co to było? Ktoś wskoczył do wody! Można w ten sposób? Można, ale to niskie. A to łajdak. To zgodne z zasadami? Dobra. Podoba mi się, jak bardzo łamie wszystkie... jak łamie cały savoir-vivre. Patrzcie, chodzę po dnie. Przez moment chodziłem po dnie. Cukierek. Cukierek. No jak już mam cukierka, to zjedzmy. Czemu nie możesz? O mój Boże, pierwszy raz nie mogę zjeść pod wodą czegoś. Niedobrze. No? Aha, to już sprawdziłem. Powiem ci, Filip, złota rybka jest złota. To są emocje. Ja już nie widzę, żeby jeszcze jakaś rybka się... O, tam jest jedna, dobra. Widzę. Zaraz się utopię, ale nie szkodzi. Nie. To było znowu Tofi. Tofifi! O! Jest. No, rzeczywiście złota. Ej, zaczekaj! Zatrzymaj się! To ważne! Śmiesznie popłynął. Królu Kormoranie, widzieliście to? Przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmieni, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Uwielbiam. Czy jest jakaś reakcja? Coś podobnego. A to chuj. Nie płacz, moja droga. Poskarżymy się księżnie. Nie wiem, czy to słyszeliście, co powiedział ten koleś. Coś podobnego, a to chuj. Aż sobie zmienię eliksiry w takim razie z tej radości. No w sumie ja tam siodeł mam dużo. I tak sobie patrzę, czy czegoś nie wywalić. No oczywiście, że, ale ja mógłbym je posprzedawać, szczególnie, że mam mało pieniędzy. A one są dość wartościowe. No ale to potem. Będzie się, znajdzie się okazja, to się zrobi. Co ja robię znowu? Mylą mi się interfejsy Final Fantasy z tym. Tak, przydałoby mi się użyć filtru Petriego tutaj. Czyli to, co wzmacnia mi znaki, to... A nie, to tego nie potrzebuję. Potrzebuję... Dobra, zostawmy to na razie. To oburzające. Kormoran. To oburzające. To oburzające. Swoją drogą, a propos filmów Finchera, to widziałem chyba tydzień temu Fight Club, Podziemny Krąg. To jest w zasadzie niezwykłe, żeby... Nie pamiętam, jaki był film... Jaki był film Finchera po Podziemnym Kręgu, tak się zastanawiam. Co to właściwie jest? Abstrakcja. Zaraz wam powiem. Panowie, zaraz sobie przypomnę. Sztuki. Musiał być początek lat 2000, to był bodajże... Nie, 99 to był Fight Club. Więc... co było później? Bo Zodiak... Jeszcze coś było przed Zodiakiem, wydaje mi się. I też coś wspaniałego. Panic Room, no nie tak wspaniałego, ale faktycznie Panic Room był. Tak, Panic Room i potem już chyba Zodiak, albo coś jeszcze. No ale tak, mieć pod rząd dwa takie filmy jak Seven i Fight Club, to jest, i to zaledwie w ciągu 5 lat. Nie raczę. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Nikt nie szanuje kinder niespodzianek. Ze szmeru oraz sklekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Weź początek ze szmeru oraz sklekotania. Szklarnia. Szy ze szmeru, kl sklekotania, ar... z końcówki słowa fanfar i nia ze słowa klaskania. Szklarnia. Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie. Ja nic nie mówię. Drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Do szklarni. Właśnie dygrysywne, jak będziemy robili jakąś kompilację taką z różnych streamów, to trzeba wrócić do Uncharted. To trzeba wrócić do Uncharted. Zaczekaj tu. Oj tak, Uncharted moment. To weszło do słownika Uncharted moment. Gestas. Jezus. Dead love. Ale to dobre. O, co u licha? A przepraszam, my mamy jeszcze dodatek Uncharted do przejścia. Co to było? Co również nastąpi na Bez Życia. Tu jestem. Ten głos. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Wielu. I jeszcze więcej winnych. Ty będziesz następny. Nie sądzę. Bo widzisz, mam tu jeszcze coś do załatwienia. Kolejne morderstwa? Jeszcze tylko jedno. A propos filmów, zaraz coś powiem jeszcze. Czy Filip dostanie w pizdę? Rodzi się pytanie. Poczekajcie, znajdę specjalny eliksir do walki z panami wampirami. O, no to jedziemy. Cieszę się, że jesteście po mojej stronie, już widzę. Kurwa, daj mi rzucić płyn. Wystawiłem się. Kamera, nie mogę zmienić, jest ciężko. Przepraszam, że to robię, ale muszę naprawić sobie miecz w trakcie walki. Wiecie, wiedźmińskie sprawy i takie tam. Yeah! pięknym zanadowniu odpłacone. O kurde. Zagalopowałem się. Zdecydowanie się zagalopowałem. Że w coś się wpakowałeś, pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Mogę tylko powiedzieć, pierdol się Wiedźminie Netflixa. Tu jest wszystko, czego potrzebowaliśmy. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznano by mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Tak momentami Detlef brzmi jak Dario ze Ślubnym z Odświateł. Jacek Król podkłada mu głos, ale momentami naprawdę mam wrażenie, że tu Dario nam wjechał. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym. A krew ma być zimna i gęsta. Widzę, że lokalny seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlef potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. No, naprawdę brzmi jak Jan Frycz. Niemniej pracuje nad Jacek Król. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej 3 innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Jak to Frycz podkłada? Nie, no zaraz, czy ja... To nie jest Frycz. O w mordę. O w mordę, czy ja mam swój... Filip moment? O ja pierdolę, czy ja mam swój Filip moment? Czekajcie, czy pamiętacie, jak na pierwszym streamie z Wiedźmina narzekałem na to, że gra nie wygląda tak, jak powinna do końca wyglądać, ponieważ odpaliłem wersję, która była na PS4. Czy pamiętacie to? Ręka do góry, kto z was to pamięta? Czy pamiętacie ten legendarny Filip moment? To czy ja właśnie teraz spędziłem 10 minut mówiąc, że Regis brzmi jak... że Regis brzmi jak Dario, a zatem jak Frycz, po czym... Wy mi mówicie, bo Filip, bo to jest Frycz. Okej? To jest Frycz. Co sprawia, że to nabiera sensu. This is a Philip moment. And we shall enjoy it. Why don't we all enjoy a a Philip moment. Jestem za tym, aby każdy mógł cieszyć się momentem Filipa. Filipowy moment dla wszystkich. To jest moje hasło wyborcze, z którym będę szedł do wyborów. A Philip moment for all. Parafrazując Konstytucję Stanów Zjednoczonych i jedną z lepszych płyt zespołu Metallica. A Philip moment for all. No, to ten. Wraca certyfikowany moment Filipa. Ej, nawet Rusow wtedy był, tak, pamiętam. Ludzie widzieli, jak 300 czy 400 osób widziało, jak się zesrałem, potem z tym usiadłem na wizji. W każdym razie, czy możemy przyjąć, że Regis to Dario, a Detlaw to Jacula? Myślę, że tak będzie nam łatwiej. Boże, dlatego ja tak kocham Regisa, no bo to jest frycz. To jest frycz! To jest frycz. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wszyscy jesteśmy wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Riwie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaw je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlawa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaw. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Związanie. Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Nie ma opcji, nie zabiję Detlawa. Jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Naprawimy go. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Ja mam bezbectwo. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlawa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaw lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stronie od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Pamiętam quest, jak wybiera się do jednego z najstarszych wampirów, żeby dostać zgodę na zabicie innego wampira. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaw nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Co za głos. Muszę go znaleźć. Pan Jan Frycz. Zburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaw przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaw nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Merlachais. Tam Père Lachaise. Do zobaczenia. Père Lachaise. O Detlafie nie można powiedzieć, że to dobry chłopak był i mało pił. Niestety. Przyjmijmy, że Detlaf to Jacula, a Regis to jest Dario. Wiedźminie! Co koń wyskoczy pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Jakbym miał zobaczyć w Netflixowym Wiedźminie Regisa, to chciałbym, żeby zagrał go Christopher Walken. Prześpijmy się, bo to była ciężka walka. Już. Muszę zmienić jeszcze... Chociaż nie. Przyda mi się jaskółka pod ręką, chyba. More Cowbell, tak. Cudowny sketch z Christopherem Walkenem. A chłopaki na zewnątrz czekają cierpliwie, aż Wiedźmin skończy śledztwo. A Wiedźmin, browarka, jak nikt nie patrzy, na robocie i zabawa. No dobra, robimy mocno ten wątek, zobaczmy co tam jeszcze możemy zrobić. Pozwólmy Wiedźminowi pracować. Wiedźmin wyszedł najebany. Panowie... Nie ma to tam. Nie ma dowodów, że coś się stało. Zejdź mi z drogi. Nie, wszystko nie wiadomo, co zaszło. Nic nie wiemy. Niczego nie można wykluczyć. Nic nie przesądzam. Książęcy Camerarius. Ja nawet nie wiem, co to jest. Zobaczmy. Jestem ciekaw. Lepszy byłby Willem Dafoe, no, jako Nosferatu byłby lepszy, no, szkoda, że nie zagra. Tylko zagra... Bill Skarsgård. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów. Czy nie chcesz ulepszyć tych eliksirów? Chcę! Jak mogę ulepszyć eliksiry? Które eliksiry mogę ulepszyć? Tak, odwary mnie walą. Regis, libido. O, może wreszcie mogę usprawnić czerwony mutagen, którego mi brakuje. Ten wielki czerwony mutagen. O, it's happening, people. Pokazałem mutageny i teraz możemy ten... Poczekajcie, co ja... O, tutaj. I teraz wreszcie mam dużego mutagena. Tak. Buja! Pięknie. Pięknie. Aż sobie strzelę piwko. To jest dobra okazja. Tym razem takie. Filip, mały flashback z przeszłości. Czy pamiętasz stream The Last of Us, który oglądała też zatrzaśnięta w windzie Noeli, którą na początku misgenderowałeś myśląc, że jest mężczyzną? Oczywiście, że tak. To była legendarna sesja, gdzie Noeli wskoczyła... Nie wiem, czy to było The Last... Ale tak, to chyba było The Last of Us. Proszę pana, mam dla pana list! List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. To dygresywny przybieg, który sam napisał list, dygresywny w czepku przybieg. Dał mi list, a w liście było napisane sraj się. Widzisz, co tu jest napisane? Opłacono. Nie naciągniesz mnie. Zjeżdżaj. A mogłem zamazać ten stempel. Niech to szlak! Nie ma jak leczenie kaca po serialach, produkcjami robionym z miłości do źródła, tak. Spodziewam się, że jesteś w Toussaint nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Jednak być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, a umiejscowienie laboratorium nieznane. Ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę. I need a big mutagen! Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Get to the mutagen! Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja Jen. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Kojarzę grę Thronebreaker, tylko ona niestety miała granie w gwinta. Oj, nie, no była karcianką. Wiecie co? Browarek. Browczyk, browarek. Używam browa... browarków używam po to, żebyście nie widzieli niskiej jakości streama. A gdzie ja idę? Przecież ja miałem iść do Karemeremeremara. Do... Kamerariusa. Jedz, pij i podpuszczaj czasa. Teraz będę tańczył. Ładnie dziś wyglądasz. Coś mi się kręci w głowie. Nie mogę. Chciałem bardzo. Ja się naprawdę wciągnąłem. Koincydentalnie tak tańczę też w realu. Co o tym sądzisz, mały? Tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Mnie też. No. Tak wygląda dorosłe życie. Jezu, jaka ta muzyka jest piękna. I to jak się łączy w ogóle ten kawałek, który słyszycie w tle z tym, co leci tutaj. Jeszcze się nam czkawką odbije ta wizyta. Na rale biorę ten obdarczy. A tutaj możemy posprzedawać może trochę. Dzień dobry. Gdzie ja jestem? Co ja zrobiłem? Gdzie ja wszedłem? Co ja robię? Myślałem, że wszedłem do tego. Zbrojmistrza. Ale nie, komuś obrobiłem chatę. No spoko. Można też tak. Jak zwykle nic ciekawego. A, mości wiedźmin. Mosterdeju. Dzień dobry. Kłaniam się. Kogoś szukasz? Kłaniam się, 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 kłaniam się. Jak zwykle nic ciekawego. Kocham tę grę. No po prostu ją kocham, no. Może tam na dole się da. Opa, nie wyszło. Spędzeń dostał. Jedz, nie mógł się drapać w pancernych kajdawerach. Jesteś. A czy ty w to wierzysz? A tu kolega gra. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Witam. Twoja zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Kto to powiedział? O proszę, witam. Ja tu jestem incognito. Kto to powiedział? Witajcie. Bon vivantka. Wiele o was mówią, Wiedźminie, a jeszcze więcej szepczą. Tak? Witam. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Czego ci trzeba? Też tak cię suszy. Niech pan mnie pokieruje do tego. No jak tu się kurwa wchodzi? Co to jest jakiś market? Gdzie jest wejście do zbrojmistrza? O jest, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. What? Pancerza najlepsze wykuwam od... Przepraszam. No właśnie, co z tymi manierami? Możesz coś dla mnie przygotować? Witam po pracy z małą radą, napisał Sebastian. Jeśli będziesz miał mało pieniędzy, to atakuj Hanzy. Próbowałem. A, bo mówisz o grze. Spróbuję. Co tu możemy usprawnić? Jaka ta muzyka jest przepiękna. Tak, Maja potwierdza. Muzyka jest po prostu idealna. O! No ale tylko prostszy. Styl. Wciążej. Ja mam chyba mistrzowską, tak mi się wydaje, na sobie. Już nie ma lepszych? Jest mistrzowska. A nie ma jakiejś arcymistrzowskiej? Nie wiem. Rozłóż graty. Dobrze. Jak? Rozbierz na części. Masz rację. Które? To... Zapomniane były jeszcze mistrzowskie, zapomniane rękawice. A co ja mam na sobie? Poczekajcie, co ja mam na sobie właściwie? Bywa. Zapytał Filip podczas streama. Mistrzowska, czyli już ciężko będzie arcymistrzowską chyba. Arcymistrzowskie są o zdrawko. Okej. Okay. Zapomniane. Mistrzowskie buty. Sora, ta muzyka jest przepiękna. Jest po prostu przepiękna. Jolo! Zobaczmy. Posprzedajmy co się da. Znaczy najpierw może... Możesz coś dla mnie przygotować. Rozbierzmy na części. Arcymistrz Kowalstwa daje zlecenie na lepsze zbroje. Okej, okay, to będziecie mnie kierowali. A tymczasem... To spokojnie można by... Nie, ale nie, poczekajcie. Bo to są... Pomniejsze można. Ja chyba... A nie, bo jak usunę... Przypomnijcie mi, jeżeli usunę kamienie, to je stracę, prawda? Więc lepiej sprzedać albo rozebrać, bo oręż zostaje, ale kamienie usuwam. W sumie można by te graty posprzedawać, porozbierać. Ale niektóre z tych... No w sumie to nie, bo mogą mi się przydać. Jak się ustosunkujesz do wczorajszych potwierdzeń powstawania The Last of Us Part 3? Zapytał Daniel Rogusz. Ja nawet o tym nie słyszałem. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja tu siedzę i klucze przekuwam za jeden oren. Więc nie wiem, nic takiego nie słyszałem. Co ja właściwie robię? Wystarczy. No właśnie nie wiem, no jak usunę to ulepszenie, to tracę te ulepszenia i to jest dla mnie smutne. Figurkę rozbierz. Kinki. A gdzie jest figurka? Znaczy, aż muzy... O, jest figurka. O! A! Wow! Czekajcie, co się stało? Testament hrabiego Romilli. Wow, aleś mi tutaj dał. Tylko poczekaj. Bo ja coś mógłbym posprzedawać jeszcze. Ale najpierw chcę zobaczyć, co to. Skóry rozbierz, dużo ważą. Dobra, zaraz jeszcze to zrobię. Ale... Testament hrabiego Romilli. No fajnie. Fajnie, że mogę nawigować wygodnie. Gdzie jest testament hrabiego Romilli? Jest. Robercie, mój synu, jeśli otrzymałeś figurkę, to znaczy, że twój ojciec opuścił ten padł łez. Wiem, że od lat nie kontaktowaliśmy się ze sobą, ale niech zawartość skrzynki, do której klucz otrzymałeś, wynagrodzi ci choć trochę ten stracony czas. Skarbczyk znajdziesz w podziemiach naszej rodowej siedziby. Zamku Arnskron. Twój kochający ojciec hrabia Walter Maja Romilli. Aż muzyczka wjechała. Radosna. Dobra, coś jeszcze rozbierzmy. Na przykład Geralta. Ojejku. O, patrzcie. Porozbierałem i już mam tutaj możliwości. Skóry. Czachadymi. Nie, to chyba wyprawiona skóra się przyda. O, już nie ma pieniędzy. No trudno. Bywaj. Bywaj. Faktycznie bywaj. Dobra. Tu se ten zrobię. Dziękuję. Idziemy. Co za spotkanie! A dzień dobry. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Skoczę na kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Beauclair. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko, co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. Trzeba będzie zajrzeć do tego banku. Do mnie, ludziska, do mnie! Dobra, musicie mi streścić, co się wydarzyło i co on powiedział. Ale domyślam się, że wziąłem fajnego questa. Idź do banku, masz lokatę w banku. Dobra, to już sobie ustawię jako zadanie. A w międzyczasie... Wiecie, że ja ostatnim razem grałem w Krew i Wino w 2017, 6 lat temu. Jezioro Lac C'est La Vie. Kolega się warto sprawdzić. Pani jeziora. Vive la Toussaint! Ale czekajcie, bo ja jeszcze miałem iść, już tam wchodzę, już zaraz, ale ja miałem iść do tego nieszczęsnego... Jak on ma? Nie pamiętam, ale idę do niego jeszcze. On jest za budynkiem. Zaraz wrócę do banku, no worry. Czy ja jestem w stanie zobaczyć, co to jest? Prokurator przy Biennale Księżęcym Beauclair w myśl artykułu 1 kodeksu... czegoś, ogłasza nagrodę za doprowadzenie przed majestę Trybunału Cystusa von Witan, herbu Gawron, znanego czteropalcem, lub dostarczenie dowodu jego śmierci. Urodzić się w Toussaint, to urodzić się pod szczęśliwą... No gdzie ten komentariat? Wiedźmina trzeba było wzywać? A rycerze to co? Się pyta. O! To tutaj. Dzień dobry. Zamknięte. Dzień dobry. Czymś... Nie ma to tamto. O! Znów im za dużo wypłaciłem. Kamerary, czy to są pożyczki? Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym kamerariuszem. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc Toussaint przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. Tak będziemy robili. Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty. Z książęcego... A ciekawy, skąd on ma na to pieniążki. Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. Ach, cnoty. No to a nie, zaraz, on coś tam mógł mi pokazać jeszcze, tak? Jakieś questy. Mini questy, zlecenia. A nie, po prostu sprzedaż. To może ja coś mi sprzedam. Schematy. W sumie przydałoby się trochę kupić tych schematów. Ale nie mam pieniążków. Ale może mu coś mogę sprzedać. O tak. Tak. O wow. 14, 71, 35. Nieźle. Nieźle, nieźle. No to do... Bywajcie, rycerzu. Pozostałych nie mogłem tutaj u niego sprzedać niestety, ale sprzedam jeszcze. Idziemy do banku. Ale to jest... W ogóle jak duże jest to miasto? Taka 1/3 Nowigradu. Noc tak, mogę pomóc? 22. Witamy u Cianfanelli. Witamy u Cianfanelli. Witamy u Cianfanelli. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Koty tak nie mlaszczą. Chyba że to Ganterodim. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. Tak? Mogę jakoś... No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Szuka A38. A to dobre. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Się szanowny tak nie denerwuje, bo mu żyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument? Może na piętrze, w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Pieniądze. Zawsze. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda robienie seriali w Netflixie. Opa! Lokata na czas kryzysu. Boisz się o swoje pieniądze? Martwi cię wojnę na północy? A może po prostu chcesz zyskać, nic nie ryzykując? Wybierz lokatę Wesoły Procencik. Gwarantowana stopa zwrotu przy wkładzie minimum 3000 koron. Szczegóły oferty znajdują się w załączniku 37 dostępnym w banku. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się wpycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Tak. Dziś już 3 takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. David Tennant się wkurwił. Zaraz się nauczę kultury. Spróbuj tylko. Jakie mierzenie. Dobry, zły brzydki. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Żadnych zażaleń nie będę pisał, będziemy się napierdalać. O, jakie złoto. Znowu się biją przed bankiem. Stawiam dychę na tego z prawej. A, nie tak dobrze jak z braćmi Gallagher w Final Fantasy XVI. Tam bitki to są bitki. Naprawdę. Ja cię nauczę kultury! Kurde, zawsze jak jest wytrącenie z równowagi, czy takie oszołomienie chwilowe, to nie da się ani odskoczyć, ani obronić. No po prostu smutno się robi. Trzeba po prostu nie być zachłannym. Wepchał się i jeszcze bić. Cham i prostak! Dam ci lekcję pokory. Pan tu nie stał! Jeszcze? Pan tu nie stał! Podoba mi się, że jego ostatni... podryk to jest... Wraca tam z powrotem, kurwa. Tak? Jakbym się znowu wjebał przed kolejkę, to by było śmieszne, musicie przyznać. I znowu bym go wziął na bitki. Czasy są ciężkie, pieniędzy mogłoby być więcej. A na domiar złego, złodzieje tylko czekają na moment twojej nieuwagi. Na szczęście bank Cianfanelli ma dla ciebie rozwiązanie. Wybierz jedną z naszych skrytek bankowych, zabezpieczonych nie tylko przed typowymi metodami włamania, ale także przed magią i telepatią. Nie czekaj, przyjdź i zdeponuj swoje kosztowności już dziś. Ciekawe, skąd miała tyle pieniędzy. O nie, gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum to może być trop. Wszystko w porządku? Owszem. Witaj w banku Cianfanelli. Nie mogę tu wejść. I nie mogę tu wejść. Zejdę na dół, zobaczę, co się tam dzieje. Może po prostu wejdę z buta. O co chodzi? Co potrzeba? Witam pana. Przepraszam, ale pan się zesrał. Tak, a o co chodzi? Wszystko w porządku. Paragraf 22. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. Przepraszam. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Podoba mi się, że używają też zaimków neutralnych. Są tak postępowi. Podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! No i z czym do ludzi, Netflixie? Z czym do ludzi? Nie rozumiem. Usiądź i poczekaj. Nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Mm? 12 prac Asterixa tam. Dziekana ta, nie 12 prac Asterixa. Jak pielęgniarki szpitalu, trzeba tak czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? You know it. You know it. Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. Ach, no bo widzi kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani rusz. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej i nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumę, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Dlaczego ja nie mogę mieć przez całą grę takiego konsiliera, jak ten gość? Powodzenia, kolego. Kolo naprawdę wie, jak funkcjonuje świat. Pod wawelską. O Melkor. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. A co z tymi perfumami i kwiatami? Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivii. Już szukam. Gedon, Gemmel... A jest. Geralt z Rivii. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? A koło ziomeczka jest bukiet róż. Kurde. Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja... nie powinnam... Naprawdę dla mnie? Najpierw kurwa z mordą wszedłem. Pasuje do pani oczu. Naobrażałem, naawanturowałem się i nagle z dupy wyciągam kwiaty. Mówię, miła pani. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Cianfanelli. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Szymon Rogowski napisał super, że zawsze wnosisz po prostu wspaniałe trivia do gier, które ogrywamy, i za to cię zawsze szanuję. Szymon napisał, pamiętam jak Tomasz Marchewka z CD Projektu, czy CD Projektu, ktoś ostatnio mi zwrócił uwagę, mówił, że pokazał pierwszą wersję tego questa Konradowi Tomaszkiewiczowi, a on powiedział coś w stylu świetne. To teraz 2 razy dłużej. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale nie, widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Wiecie, to jest zabawne, że gdyby ta sekwencja czy ta scena była w Netflixowym Wiedźminie, to byłaby najciekawsza z całego serialu. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od jaśnie oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? He? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Toussaint nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure, to i ludzie wstydzą się... Côte de Blessure. Tak, o co chodzi? Co potrzeba? Zawsze mówią w tej samej sekwencji obydwaj te dwie rzeczy po sobie. Gotowe. Skrytka numer 256, po prawej na końcu. Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. Będziemy się szczelać. Pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic. Ja cię zaraz kurduplu puszczę w ruch. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Już raz dałem się oszukać. Drugi raz na to nie pozwolę. Mistrzu Geralcie, apeluję do twojego rozsądku. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Odzyskam od ciebie te pieniądze. Choćby siłą. Straż! Na pomoc! No to macie wpierdol. Już po tobie! O, ale mi strzelił pałą w ryj! Przez głowę. No jak mnie nawet nie dosięgnął, no dajcie spokój. Zaraz cię uprawimy! No co ty, no przecież... To już oni jeszcze dupską mi skopią. O Jezus, no. Kamera pieprzona, no. Kurwa. Won mi stąd, awanturniku. No wypierdolili mnie, no. No nie, no ale w sumie przynajmniej jest śmiesznie. Mistrzu Wiedźminie, oto twoje pieniądze. Przyszedł na awanturę, się wpierdol dostał. Nie wzywam straży, ale zrób coś dla mnie i nie wracaj tu więcej. Nie potrzebujemy takich klientów. Zęba wypluł. Krasnoludy mi wciry. Ale... ale jednego posadziłem. Tak? Posadziłem jednego. Jeden leży, no. Oddajmy cesarzowi co cesarskie. Tak. A ile ja mam pieniędzy? Co oni mi... Ja nie rozumiem. Co było w tej sakiewce? Gdzie są te pieniądze? Czy ja czegoś nie rozumiem? Gdzie są moje pieniądze? To są te pieniądze? Ja po prostu muszę je rozmienić? Zmienić walutę? Chyba tak. Wczytam. Dobra, wczytam. Wczytać czy nie wczytać? Pytanie do was. Wczytać czy nie wczytać? Poczekam. Wczytuj, 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 wczytuj. Dobra. Zapisz! Filip, be like. No dobra, teraz... Dobra, może to. Król Dzikiego Gonu został pokonany, ale historia Ciri i jej niezwykłego daru jeszcze się nie skończyła. Dzięki pomocy czarodziejek Wiedźmin ustalił, że Ciri i Avalach są gdzieś na wyspie Undrik. Geralt i Yennefer wyruszyli na poszukiwania. Ostatnie słowa Eredina okazały się jednak kłamstwem. Avalach nie uprowadził. Raz jeszcze bardzo was zachęcam, żeby jutro być także na streamie Final Fantasy XVI, bo to jest gra tak widowiskowa i tak przyjemna w oglądaniu, już nie mówiąc o wszystkim, co się dzieje wokoło niej. Wszystkie światy przed zagładą ze strony białego. Odzyskanie pieniędzy nie było łatwe. O, już? Tylko ta kamera, no, ta kamera, no. Co? No przecież... Co to było? No trzeci cios nie wszedł, no. No i tak, i mnie jeszcze, tak? W międzyczasie, no spoko, no kurwa. No nie! Za Cianfanelli! No co tam? Nie mogę, nie mogę, to jest zabawne zbyt. No nie widzę go, bo jest za mały, nie widzę go, bo jest za mały, rozumiecie? Nie mogę walczyć, bo go kurwa zasłaniam swoim własnym ciałem. Dziwicy jak atakuje, bo jest kurwa kurduplem, kurwa. Nie no, no nie, no, no nie, no, no co ty kurwa robisz, no? No nawet się nie zasłonisz, kurwa, no co się dzieje? Masz, kryj. No nie, no ty po prostu nie, no po prostu nie, no. Oni są za mali do walki. Umarłem z cringe'u. Ja nie mam nic do powiedzenia po prostu. Ja nie mam nic do powiedzenia. Lizałem strony na pokaz, bo już nic mi w życiu nie zostało. Załaduję, wejdę natychmiast w ekwipunek i wypiję białą mewę. To się nie dzieje. To się nie mogło stać. Wejdź do ekwipunku, wejdź do ekwipunku. I zjedz mięso. Jest klucz. Fajny save. I miałem na myśli save'a, a nie save. Niech ja go dorwę. Ty wypij jaskółkę lepiej. Tak, Marianko, zlikwiduj konto i wypłać pieniądze. Dziękuję. Mistrzu Wiedźminie, tu są wasze pieniądze. Tylko nie wszczynajcie już więcej awantur, proszę. Tylko tyle? Spodziewałem się co najmniej kilku tysięcy. No wiesz, podatki, inflacja i takie tam... No co, na ekonomię nie poradzisz. Mogłem się tego domyślić. A, mistrzu, i jeszcze jedno. Nie przychodź więcej do mojego banku. Nie potrzebujemy tu takich klientów. Jadwiga, może... Bon, nic tu po tobie. Może szybka medytacja, bo się potknie na chodniku i umrze. Ale musicie przyznać... Pieniądze? Przyznajcie. Zawsze... Rację. Dobrze, że wczytałem, nie? Warto było wczytać tego save'a. Dla jednego z najbardziej legendarnych momentów w historii Wiedźmina. Dobra. Ja w sumie mógłbym pieniądze wymienić u waluciarza, ale to chyba mogę tego komentariararara. Kamera Ruriesa. Zobaczmy. Kochani, jeszcze mamy troszkę czasu. Zróbmy jakiś questik, co? Jakiś questik dobry. Co myślicie? Awantura o wino. Co wy na to? Robimy awanturę o wino. Podoba mi się. Deszcz przeszedł. Bohater narodowy? To coś krótszego. Możemy bohatera narodowego. Zobaczmy. O, i to bliziutko. Pięknie. Tylko wiecie co? Może... O, i już. Ale tu pięknie. Ach. Boże, jak ja kocham tę grę i jak ja kocham ten dodatek. I jak dobrze, że... Musicie przyznać. Prezentacja pomnika Reginalda d'Aubigny zostaje zawieszona. To jest nasza biała mewa po Wiedźminie Netflixa. Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności. Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Biały miód, ale okej, tak. Biały miód. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny Wiedźmin, Geralt z Rivi? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No kocham tę muzykę po prostu. No i co powiesz? Oto i on, nasza duma. Reginald d'Aubigny. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Wirtuoz, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć... ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Beauclair. Robi wrażenie. A konkretnie to... Robi wrażenie. Zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy, kto nie chciałby ich mieć na własność. Jak można być misterem Krychą i budzić się każdego ranka? I chcieć być misterem Krychą. To jest... rzecz, która mi nie daje spokoju. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. That's what I said to her. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. No przecież tu były, no ja nie wiem, no ja nie rozumiem, no. Uważasz za słuszne, ale sprawdzałem przed chwilą. Odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. To się musi się udać. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. O, jajeczko jedno tutaj leży, nie? Zaschnięta plamka krwi. Ała. Spokojnie, Reginaldzie, spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Oho. Kto ukradł jajca? Musi się udać. Przyznać się. Spokojnie. Gwardia czuwa, gwardia strzeże, bo odważni z nas żołnierze. A kolega trzeźwy? Choć ty mi kłopotów nie rób. Wow! Niezły trik z pochodnią, muszę przyznać. To... ale najebany widać. Z Hanzy żeś się urwał? Choć ty mi kłopotów nie rób. Kolega dobry typ. Fiu. Zapach prowadzi do tych drzwi. Nie, zdejmą mi ten kanon, bo... O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Pst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko Dziodu. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co? German? Czekaj, chłopie. To jest mój mąż. Że co? Nie twój mąż? Wróżka zębuszka pozamiatała właśnie. Dziadu dzidą dziagnął Indii. W rzeczy samej. Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Grzeczniej. Grzeczniej, dziadku. Chcę z tobą pomóc. O Jezu. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda d'Aubigny? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Przestań kręcić. Dobrze wiem, że to ty ukradłeś jaja Reginalda. Ja wszystko wyjaśnię. Rosalinda, wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gaz. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parkour. Stawaj do walki, ty. Zaraz, co tu się dzieje? Tata! Rosalinda, jednego jeszcze mi ci wybaczył, ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie, chcę się z nim napierdalać, no. Słyszałeś, co powiedziałem. Będzie śmieszniej. Uspokój się, albo będziesz zbierał zęby z podłogi. Tak jesteś, chojrak? Chodź, no chodź, łachmyta! O, wow, powietrzem go napieprzam sam. Trochę mu nie wyszło. Tak to jest, jak się pije na służbie. Kolo po prostu. Biedny kakold. Oh. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. Dziadu, oddawaj jajca. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę, zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. Znowu mister Krycha. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Ja chcę, żeby zostawić mu te jaja. Znowu czuję się młody. Mogę ci je pożyczyć. Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. Umowa stoi. Poczekaj jeden dzień. Zobaczmy, co się będzie działo w międzyczasie. Zobaczmy. Coś możemy zrobić w międzyczasie? Możemy chyba, nie? Coś małego. Coś na mały apetyt. Co proponujecie? Jest tu coś na mały apetyt? Braterska miłość, turniej... turniej pięściarski, to chyba to. No dobra, czekamy pod domem. No dobra, no to poczekajmy. No. Tacy jesteście. Chciałem się pobić. Już wszedłem w taką formę, że pomyślałem, dobra, to ponapierdalam się jeszcze troszkę. Już? Gdzie? 143. Gdzie ja się pojawiłem? To nie to miejsce. Dajcie, rycerzu. Aha, bo ja nie mogę rozmienić u niego. Nie rozmienić dlaczego cały czas. Chodzi mi o to, żeby walutę zmienić. Do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Ej. Nie ma to tamto. Wiecie co było najlepsze? Znaczy, jak ja bym kręcił Wiedźmina, to normalnie bym zrobił tak, że Wiedźmin pomylił domy i wchodzi na pełne, nie? Wchodzi, mówi, no jak tam panie poruchane? Co? A kamerariusz, słucham? Przepraszam, o czym pan mówi? Tak by wyglądał mój Wiedźmin Netflixowy. No zgubiłem ten dom, no. Może muszę poczekać jeszcze dosłownie... O, chwilkę. Tu jest Beauclair i wszystko jest w porządku. Okej. Zejdź mi z oczu. Z kim innym gadajcie. O kurwa, nie chciałem tego zrobić, ale nieważne. Skoro już... Albo ucieknę mu. Nie było mnie tutaj! Niewinni ludzie nie muszą ginąć! Uff. Dobra, wracamy po jaja. O kurwa! Wtem! Oj, po to przychodzicie na te streamy, nie da się ukryć. Assassin's Creed, bitches! Oh. Dobra, zgubiłem go. Oddam jaja, to mnie znowu pokochają w tym mieście. Wróciłem. Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Kogo obudzę? Rosalindę? Nie. Luizę, jej kuzynkę. Ona ma niewyczerpany apetyt. A ja już nie mogę. A co z tego, że głowa chce, jak ciało już nie daje rady. Ostatnim razem to myślałem, że serce mi wyskoczy. Masz, weź te jądra i niech Lebioda macie w opiece. That's what I said to her. Będzie ci to potrzebne. Nie wiedziałem, że to się tak dobrze sklei. Będzie ci to potrzebne. Na fleciku grane. Boję się, że tędy nie przejdę. Ale poznawajmy miasto. Czy zakapturzona kobieta wydawała z siebie chrumknięcia świnki? Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury. Słyszałem chrumknięcia. Gdzie ja idę? Czemu ja tutaj chodzę? Jak udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Takie questy to ja kocham. No nie mogę, no. No tu też. O! O! Fuck it. Aha, poczekam dzień, dobra, ale najpierw... No przecież widzicie, że robię to poprawnie. Patrzcie. No niewidzialna ściana, no normalnie niewidzialna ściana, no. 3/10. Daj mi pomacać jajca! Za darmo! Dzięki za pomoc. No co mnie wkręcacie? No ja myślałem, że naprawdę mogę. Dokąd tak pęknie? Jak wasze zdrowie, włosy. Tak, to pięknie. Wszyscy wpieprzają croissanty. Bo możesz, może za parę... No dobra, jeszcze pomedytuję, no dobrze. Cały dzień pomedytuję. No jeszcze odrobinkę, no jeszcze odrobinkę. Dobrze. O! Faktycznie. Puszczaj pasa! Jesteś za pomoc. Niech ci Lebioda w dzieciach wynagrodzi. Jedz, pij i popuszczaj. Ja pierwszy! Ja pierwszy! Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ktoś mnie odepchnął. Wiesz, że się doły napadła chaza. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ludzie mówią, że nikt nie przeżył. Serce? To musiał być wspaniały człowiek. Bardzo chciałabym go poznać. Nie, tam posąg jak posąg. Goły chłop i tyle tam. A z tymi jajami to na pewno bójda. Dotknąłem jaj i już proszę. Są rezultaty. Dzień dobry. Pozdrawiam. No i? No idź, pogłaskaj go. Chyba żartuję. Tego chłopa mam głaskać? Nie. Nawet jeżeli to tylko kłosą. Po prostu nie. A znajomego byś pogłaskał? Zrobię wam cinematic camera. Czekajcie. Więc to jest słynny Reginald d'Aubigny, mężczyzna o wielkim sercu. To musiał być wspaniały człowiek. Bardzo chciałabym go poznać. Jeśli coś jeszcze, to króciutkiego, bo myślę, że zbliżamy się do końca, kochani. A widzi... No właśnie. Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko u mnie! Ach, kocham tę grę. Tego mi brakowało już pod koniec naszej gry Wiedźmina w podstawkę. Właśnie tego świeżego zastrzyku humoru, questów i tak dalej, które są... Jezu, no popatrzcie. No popatrzcie. No po prostu popatrzcie. No, nieprawdopodobnie ładna gra. Patrzcie na to. Opa! I koń padnie od ciągłego galopu. Pobądźmy wśród ludzi. Na koniec, pobądźmy wśród ludzi, nie? Witajcie. Ja... Ależ mnie suszy. Macie odcinek z cyklu The Beauty of the Witcher. Common folk. Zwykłe folki. Sutener. Kłaniam się nisko. Kłaniam się nisko. Kłaniam się nisko. A panie też się kłaniają? Kurwy z Beauclair. Co? Jego balak! Za siebie! Lusiu, to ty! Jego balak! I stąd. Daj mnie spokój. W domu wszyscy zdrowi? Dzień dobry. No, jak można się nie zachwycać tą grą? Wy wszyscy jesteście pojebani. Powiedział Krzysztof na streamie, na którym było 2000 osób i skancelował się. Ojej! Reakcje czatów. Kurwa mać! Reakcja Krzysztofa. Witaj! Reakcje czatów. Jebcie się wszyscy! Reakcje Krzysztofa. Ojej! Reakcje czatów. Kurwa mać! I poszedł. No, w tej grze ja jestem w stanie tworzyć historię z niczego, bo jest tak dobra, no. Po prostu wszystko pasuje, no wszystko pasuje, no wszystko jest perfekcyjne. Jakie to jest piękne. Jebcie się wszyscy. Dzień dobry. Czekajcie, nie mogę się powstrzymać. Jebcie się wszyscy! Nie żałuję, nie żałuję, że jeszcze poszedłem za nim. O rany. Już? Kurwa mać! Jebcie się wszyscy! Ojej. Witaj. Krzysztof po obronach. Nie no, to jest pięknie, no. I stąd. A to jest ta sama. Że co? Że co? Dobrego dnia. W mordę jeża. O, kolejny. Vibra tu są! Pilnuj się. A witajcie, witajcie. Kłaniam się nisko. Dajcie żyć. Kolejny lał? Widać, panie. Dobrze, że... O, niedobrze. Dzień dobry. Ho, ho, wiedźmi. Zobaczcie, tu żyją ludzie, nie taka bida jak Welen, nie? Welen to ledwo człowiek koniec końcem wiąże. Patrzcie na to. Parkour. Assassin's Creed The Witcher! Assassin's Creed Toussaint! Ojej. Byłem pewien... I thought I got it. Poczekajcie, dajcie mi jeszcze spróbować. ale nie mam jak tam wejść na górę teraz. O! Nie, nie dam rady. Assassin's Creed Toussaint! Parkour! 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 Patrzcie na to. Parkour! A teraz! Też nie mam piosenki. Raz, dwa, rozstać się. Bażanciarnie to dobrze karmi. Czy on zaśpiewał... Teraz zaśpiewał piosenkę raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem? Kurza piechotan, aleś chmurny. A witajcie. Ja chcę, żeby on jeszcze raz zaśpiewał. Najlepsza piosenka ever. Ahoj. Nie no, jak można nie... Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Ja? Kłaniam się. Jeżeli będziecie mieli kandydata... Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli potencjalnego partnera bądź partnerkę... Swędzi, kurwa, swędzi. Ta dziwka mnie zaraziła. To życzę wam, żebyście nie musieli tego mówić na głos. Ale jeżeli będziecie mieli potencjalnego partnera bądź partnerkę... Cesarzy mam w dupie, rycerzy mam w dupie i gwardię też mam. Całe to księstwo mam w dupie. To zapytajcie, czy kochacie krew i wino. A jeżeli nie, to niestety. Gdy księżna się śmieje, to nie ma żartów. Jest to jakaś bitka? Piękna jest ta gra, jest po prostu przepiękna, nie mogę się przestać zachwycać. A muzyka? Myślałem, że tu gdzieś pod ręką będą, ale nie są pod ręką. Są rozrzuceni znacznie dalej. Ale to pochodźmy sobie jeszcze. Jeszcze chociaż... Jeszcze 5 minut. Ej! Ale śmierdzi! Maranie smarki! Przez tą zaćmę nic nie widzę. Wow! Noeli, witaj! Właśnie dzisiaj wspominaliśmy, jak się zatrzasnęłaś w windzie. I wpadłaś na streama z windy. Upadają obyczaje. No jak to pięknie. Cześć. Nie znam cię, odejdź. Idzie rak, nie porak, jak nie będzie znak. A ty masz braciszka? Albo siostrzyczkę? Proszę pana, a skąd się biorą dzieci? I shall move on. Tu kolega widzę. O zdrowie. Tak, chcesz mieć? Zdrowie, proszę. Tak. A nie wiem. No, okej. Krótka gadka. Witaj. No, co chcesz? Witaj. Witaj. Mam najlepsze ceny po tej stronie Jarugi. Tak? To skoro tak, to sprzedam ci wszystkie siodła. Najlepszego sortu barwniki. Gwarancja intensywnego koloru, który nie zafarbuje. Aha, czyli nic dla mnie. Jak to nie? Wojownik, choćby i najlepszy, też musi myśleć o tym, jak wygląda. Może na przykład w jaskrawe barwy się przyodziać, żeby z tłumu się wyróżnić. Albo ciemny, aby nocą pod okna ukochanej niepostrzeżenie się przekraść. Zwykłem skupiać się na innych aspektach pancerza niż kolor, ale w sumie nie głupio gadasz. No właśnie, to zapraszam do zakupu. Będzie pan zadowolony. Dobra. Ten kawałek, który leci, pokaż, zaraz mnie do łez doprowadzi, jest tak piękny. Czy ja panu mogę sprzedać swoje siodła? Tak! Wreszcie. Fucking finally. A czy ja mogę panu sprzedać swoje listy? Po jednym orenie jedziemy. Wskazówka z rogu jednorożca. Proszę bardzo. Książka. A czemu jedne... Aha, bo ja zacząłem sprzedawać te rzeczy, których nie powinienem chyba, okej. Okay. Niezły interes ubiłem, nie? Sprzedaj taniej, kup drożej. To jest moja maksyma, ja tak zrobiłem biznes. I dlatego mam teraz problemy. Dobra, co tam? Co tam, szefie? Daj mi ten, jakiś barwnik. Poproszę o kolory bez schematu. Nie rozumiem, jak za mało pieniędzy. Kurwa, wciąż za mało? A to idź pan w dupę. Będę z tą rozmawiał. Pora na mnie. Bywaj. Lebioda, gdyby żył, wszystko by u mnie kupił. To ten od jaj, Lebioda? A teraz zaśpiewam piosenkę. O! Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. No to jest mój ulubiony kawałek. Absolutnie najlepszy kawałek. Kurza piechota, no, ależ chmurka. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Miałem raz dziewczynę, czy też raczej ona miała mnie. Wow, great story, bro. Tak, syn. Nawet nie wiesz, jak ci zazdroszczę. Idź pomacać jaja Reginalda. To zobaczysz, że jeszcze nie wszystko się skończyło. Kłaniam się nisko. No, autentycznie my moglibyśmy spędzić 1,5 godziny w tej grze, po prostu chodząc i zaczepiając ludzi. Co tu się... Co tu się dzieje, panowie? Proszę mnie... Znaleźliśmy... Co tu się odpierdala? Siwy, idź do dzwonu. To z rozkoszy odsiwieje. Przepraszam, co tu się okurwia? Co tu się dzieje? Jakby... Ja chcę tam być. Ja chcę tam wejść, panowie. Cesarza mam w dupie. Rycerzy mam w dupie i gwardię też mam w dupie. Całe to księstwo mam w dupie. Czy to jest Illuminati Beauclair? Powitać! Panowie, proszę, błagam, wpuśćcie mnie. No wszedłem. Co tu się wyprawia? Ten kolon nic nie nosi. Patrzcie na tych dwóch gości. To jest... Teraz powinno wejść Wicked Game Chrisa Isaaka. Znaczy, kochani, co tu się dzieje? Ja kocham tę grę tak bardzo, że ja nie mam już słów. Daj mnie spokój. Nie, to się nie stało po prostu. To się nie stało. Oczywiście to nie jestem siwy, to jego kolega. Powitać. Tak, to jest takie low-key terrifying, niskokluczowo upiorne. To jest Fight Club, w którym wolą wyjść na bandę... no cóż, eksperymentujących nader chętnie gejów z parady berlińskiej 87, niż, może nie 87, bo to, ale nie, no mogłoby być w RFN-ie, niż na gości, którzy się tutaj napierdzielali. Znaczy, ja nigdy wcześniej tak bardzo nie miałem ochoty powiedzieć, że to jest zmowa. Spójrzcie na tych ziomków. Jakby we don't talk about Fight Club. I tam ci się ustawiłem w kolejce tutaj. A ci próbują stać się jednością. A tym się już udało. Oj, siwy, daj mnie spokój. Czy ten kolo trzyma tego za dupę? Nie. On nosi paczkę, której nie ma. Jest jedynym, który przyjął pozę. Dobra, teraz zrobimy straszną rzecz. Straszną rzecz. I zobaczymy, co się stanie. O, jeden wyczuł, że robi się śmiesznie. Uwaga. Oni nawet nie są w stanie wybiec stąd. To jest... Jeżeli jest coś gorszego od piekła, to jest to miejsce. Przepraszam panowie, ja chcę stąd... Zawsze mnie po tym tak męczy. Ej, ja nie mogę teraz stąd wyjść. Ja już tu zostanę na zawsze. Panowie, błagam, proszę. Błagam, Wojciu, wypuść mnie, proszę. Płotka! Płotka, kurwa, zabierz mnie stąd. Płotka się tu pojawiła. Co się dzieje? Płotka przyszła. Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Co można zrobić z pijanym żeglarzem? Co się dzieje? What the fuck? Płotka, spieprzamy stąd. Cichutko, nabierę rozpędu. I kłusem stąd wyjedziemy. To z rozkoszy odsiwiejesz. Nie może być lepszego zakończenia tego streama. Nie może być. Nie może być lepszego zakończenia tego streama. Kochani. Kochani. Było wspaniale, było cudownie. Ktokolwiek z was nie widział od początku tego, co się działo. Kiedy dżemowaliśmy, tworząc różne nazwy, odkąd rzuciłem hasło kurwoliszek, to naprawdę polecam wrócić do początku tego streama, bo wszyscy się popłakaliśmy. Więc bardzo zachęcam was do obejrzenia w całości, ale dwie prośby, drodzy, kochani, dwie prośby. Po pierwsze, bądźmy jutro w tym samym składzie na Final Fantasy XVI, bo ta gra naprawdę daje nie mniej uciechy, a jest znacznie bardziej widowiskowa. I druga rzecz, proszę, zostawcie komentarz. Mamy tyle materiału padło na tym streamie, że naprawdę byłoby grzechem wobec innych, którzy odwiedzą potem ten stream, żeby przynajmniej części z nich nie zostawić. Ja wcale nie podpowiadam, że macie wykorzystać swoje nazwy, jak kurwołak i tak dalej, ale możecie to zrobić. Dziękuję wam pięknie, widzimy się jutro i naprawdę to był wspaniale, wspaniale spędzony czas. I życzę wam dobrej nocy. Pa, pa. Zejdź.